Cześć! Dzisiaj zajmiemy się programowaniem odbiornika radiowego systemu F&Wave FWR1DP. Zapraszam na film. To jest bateryjny dwukanałowy nadajnik zdalnego sterowania należący do rodziny osprzętu Sonata firmy Ospel. Naciskamy przycisk do momentu, aż włączy się przekaźnik, czyli zaświeci lampa. Wybrany tryb sygnalizowany jest przez krótkie mrugnięcia diody LED. Jedno mrugnięcie przekaźnik bistabilny. Zatwierdzamy dany tryb, po czym naciskamy przycisk na nadajniku i kończymy programowanie, znowu krótko naciskając przycisk programowania. To jest czterokanałowy przycisk dotykowy z funkcją zbliżeniową. Pierwszy kanał zaprogramujemy do funkcji czasowej. Funkcja czasowa sygnalizowana jest dwoma mrugnięciami diody. Po zatwierdzeniu trybu sterownik przechodzi do ustawiania czasu załączania. W pierwszym kroku ustawia się zadaną liczbę sekund. Tryb edycji sekund sygnalizowany jest jednym długim i jednym krótkim mrugnięciem diody. Ustawiamy na 5 sekund. W następnych krokach w analogiczny sposób ustawiane są minuty i godziny. Ustawianie minut sygnalizowane jest jednym długim i dwoma krótkimi mrugnięciami. Ustawianie godzin jednym długim i trzema krótkimi mrugnięciami diody LED. Wybraliśmy 5 sekund, 0 minut i 0 godzin. Po wybraniu zatwierdzamy. Naciśnięcie tego pola dotykowego spowoduje włączenie przekaźnika na 5 sekund. Trzy mrugnięcia diody to wybór przekaźnika monostabilnego, czyli taki sposób sterowania, że podczas przytrzymywania przycisku lampa świeci, gdy przycisk zostanie zwolniony, lampa zgaśnie. To jest bateryjny nadajnik pięcioprzyciskowy FWRC5. Zaprogramujemy ten przycisk oraz przycisk zbliżeniowy do funkcji włącz jedno pole oraz do funkcji wyłącz drugie pole. Cztery mrugnięcia diody to programowanie funkcji włącz. Gdy zaprogramujemy dany nadajnik do tej funkcji, to będzie można tylko włączyć dane urządzenie. W tym jednym kroku zaprogramujemy od razu nadajnik bateryjny i nadajnik zbliżeniowy. Możemy włączyć, ale nie możemy wyłączyć. Aby to zmienić, należy zaprogramować funkcję wyłącz. Pięć mrugnięć na odbiorniku to programowanie funkcji wyłącz. Funkcja wyłącz to funkcja bardzo przydatna. Możemy zgrupować parę odbiorników do jednego przycisku i naciśnięcie jednego przycisku spowoduje wyłączenie tej grupy odbiorników.
Tak samo jak nadajniki zdalne, tak i wejście lokalne może mieć przyporządkowaną dowolną funkcję przekaźnika. Ten zaprogramujemy teraz na funkcję monostabilną. Tak długo jak będzie wciśnięty przycisk, tak długo będzie świecić światło. Pojedynczy przekaźnik wielofunkcyjny może pracować w 5 trybach. Jako przekaźnik bistabilny, jako przekaźnik czasowy, przekaźnik monostabilny, w funkcji zawsze włącz i w funkcji zawsze wyłącz. F&Wave to system prosty w instalacji i obsłudze. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!